Dziś ślubował kolejny radny. Pani wcześniej złożyła te śluby za dyrektora Mosiru, pana Modzelewskiego. Tak, zostałam powołana przez komisarza wyborczego i ślubowanie jako radna złożyłam 26 sierpnia 2015 roku. Proszę powiedzieć, w jakich komisjach realizuje się pani? Realizuję swoją pracę, zaplanowałam w Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Komisji Komunalnej, Komisji Finansów oraz Komisji Rozwoju i Przedsiębiorczości. No, z racji wykonywanego zawodu, jestem wszakże nauczycielem, jest mi najbliższa Komisja Edukacji. Sprawy oświatowe były i są dla mnie priorytetem. W związku z tym w kampanii wyborczej obiecałam, że jeżeli dostanę się do rady, jeżeli zostanę radną, wówczas ufunduję nagrodę edukacyjną dla ucznia jednej z łomżyńskich szkół. I od razu, kiedy zostałam radną, dotrzymałam słowa, albowiem 16 listopada na uroczystości miejskiej, kiedy były wręczane stypendia pana prezydenta miasta, również zaproponowałam swoją nagrodę. Była to nagroda w wysokości jednej miesięcznej diety radnego i została ta nagroda przekazana uczniowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży. Uczeń został wyłoniony po konsultacjach z panią dyrektor, z nauczycielami tej szkoły. Dlaczego ta szkoła? Ponieważ jest to szkoła najbliższa mi. Do tej szkoły chodziły moje dzieci, do tej szkoły mam generalnie jest to szkoła najbliżej mojego domu, więc zaczęłam od siebie. Proszę powiedzieć, czym najchętniej zajmie się pan w nowej radzie? Tak jak deklarowałem, będę w Komisji Rodziny i w Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To z racji z tego, że jestem nauczycielem, no i z tej racji, że mam rodzinę. To jest mi najbliższe. Proszę powiedzieć, bo pan od razu po ślubowaniu mówił pan, dziękował pan posłowi Kołakowskiemu. Tak, tak. Uważam, że no, my wszyscy startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości i uważałem, że takie podziękowania należą się posłowi Lechowi Kołakowskiemu, który po prostu udostępnił nam miejsca i wsparł nas, nasze działania. Mówił pan też, że chciałby pan należeć do klubu PiS. No oczywiście, skoro startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym również należeć do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Takie jest moje etyczne postępowanie i ideologiczne.